Polskiego Radia 24. Rozmowa rozmową, ale jaki gość? Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Europejscy Demokraci, Konserwatyści Marka Biernackiego i jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Witam pana posła, witam państwa. Dzień dobry, witam pana redaktora. Co to się stało panu redaktorowi? Jakiś taki zziębnięty dzisiaj jest. Zziębnięty dlaczego? Ubrany jest tak solidnie. No ja to przepraszam pana, ciepło, wie pan, ale... W Warszawie jest ciepło. Ciepło, ale deszczowo do tego wszystkiego i od czasu do czasu śnieg popruszy. Ja wiem, że z perspektywy wiejskiej to zupełnie inaczej wygląda, kiedy siedzi się zamkniętym w tych murach i się deliberuje o najważniejszych sprawach dla kraju i dla Polaków. No tak, mówi się o najważniejszych sprawach, tylko że dzisiaj jest wiele problemów i te sprawy są nierozwiązane. Problemy są natury politycznej, nazwijmy to, i tej gospodarczej. Zostawmy na razie te problemy natury politycznej i gospodarczej. Zacznijmy od historii, od upamiętnienia Łupaszki. Pan siedział, pan został na sali, pan wstał, co pan zrobił? I siedziałem na sali, cały czas byłem na sali. Wstałem i tak jak mój klub parlamentarny, bo często dochodzi do różnych upamiętnień, różnych rocznic. Wcześniej upamiętnialiśmy zmarłego posła, który pochodzi zresztą z Podkarpacia również, więc dla mnie to jest normalne tutaj. No, jeżeli ktoś jest godny, należy mu oddać szacunek, cześć. Więc zachowanie na sali sejmowej czasami bywa takie poniżające dla posłów. Ja się z tym nie zgadzam. Powinno się z szacunkiem podchodzić do każdej osoby. Jeżeli ktoś do kogoś ma jakieś pretensje, to od tego są sądy, od tego są inne instytucje, jak chociażby IPN, żeby wyjaśniać sobie te sprawy. Jeżeli to zostało poddane przez panią marszałek na sali oficjalnej przez aklamację o uczczenie, to trzeba to uszanować. No to idziemy dalej. Dziękuję panu za tę odpowiedź. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50 punktów procentowych bazowych. To dużo, mało, w sam raz, jak pan sądzi? To dużo, ale wydaje mi się, że to nie załatwi sprawy, bo inflacja jednak jest dość duża. Ona będzie za styczeń prawdopodobnie w granicach 10%. No mówi się o 9,6%. To jest 10, jakkolwiek by nie patrzeć. To jest 10 i to nie koniec. Z tym, że nawet jeżeli zostanie zatrzymana, to ten poziom inflacji, ten poziom, na którym się zatrzyma, on będzie funkcjonował cały czas. I ta drożyzna, po prostu towary będą z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok, bo to liczymy w skali rocznej, będą o taki odsetek wzrastać. To nie jest tak, że zatrzymamy inflację na pewnym poziomie i już się ustabilizuje poziom cen. Ten poziom cen będzie wzrastał, bo gdybyśmy nawet cofnęli inflację o połowę do 5%, to i tak o 5% będzie w skali roku poziom cen wzrastał na te podstawowe towary, nie mówiąc o energetycznych, bo tutaj mamy szaleństwo w tej chwili, jak chociażby gaz czy energia. Ceny gazu dla odbiorców, dla przedsiębiorców zostały dzisiaj obniżone. Są takie zapowiedzi. Dla przedsiębiorców jest dramat. Jest jakaś tam jaskółka, która się pojawiła, mówiąca o tym, że ceny dla przedsiębiorców zostaną kolejny raz obniżone. Natomiast tak, obniżka na stacjach benzynowych, bo przejeżdżając przez Polskę to widać, inaczej wygląda paliwo w okolicach 5 z kawałkiem, a inaczej paliwo prawie po 6 zł, prawda? Tylko, że to jest krótkoterminowe, to jest raz. I po drugie, korzystanie z paliwa nie jest tak kosztochłonne, kosztowe, jak z innych towarów codziennego użytku, bo paliwo się tankuje raz w miesiącu, niektórzy raz w tygodniu, no przedsiębiorcy częściej i dużo jest. No tak, ale kiedyś to paliwo było takim wyznacznikiem, panie pośle. Kiedyś to paliwo było wyznacznikiem, bo z reguły tak, kiedy paliwo szło w górę, to wszystko szło w górę. Dziś paliwo spada, a ceny, co niektórzy dalej windują. Produkty żywnościowe mają zerową stawkę VAT. No, i nie dzieje się za wiele, no.
Zerowa stawka VAT to nie jest taki rarytas. To nie jest taki rarytas, bo to uderza w rolników, którzy nie mogą sobie odliczyć VAT-u, ponoszą koszty w artykułach do produkcji rolnej, w nawozach, w innych w środkach ochrony roślin, natomiast nie mogą sobie tego VAT-u odliczyć. Natomiast z 5 na 0, bo to dotyczy tylko niektórych towarów, z 5 to jest o 5%. Jeżeli coś wzrosło o 30%, obniży się o 5%. Oczywiście, no jest to coś. Z tym, że nie odgrywa to, ja też zauważyłem w sklepach, nie wszędzie te ceny spadły, bo wzrost mamy w dalszym ciągu o 9%, jak mówiliśmy na początku naszej dyskusji, i te ceny rosną. I obniżka nie dotyczy 5%, tylko tego małego fragmentu. I to jest też krótkoterminowa. Więc tutaj też bym się nie zachwycał tym, aczkolwiek dobrze, że rząd takie działania podjął. Myślę, że jednak ceny będą rosły. Ceny dlatego, że dzisiaj mamy wysokie ceny zboża na świecie. I u nas w kraju też to będzie rzutować na wiele, wiele towarów pożytku spożywczych, które codziennie kupujemy. Więc trzeba szukać wsparcia w różny sposób dla przedsiębiorców. Dzisiaj przedsiębiorcy mają problem. Nawet jeżeli produkują, przetwarzają towary, to cena gazu ich zabija. Ja miałem wiele interwencji. Codziennie praktycznie. No i jak ktoś dostaje czterokrotnie wyższy rachunek za gaz, nie jest w stanie tego zapłacić. Czasami są to małe, kilkuosobowe firmy, nawet jednoosobowe, jeżeli płacił 500 zł, a dostaje 1500 miesięcznie do zapłacenia, to jest to dla niego dramat. Jest to dla niego dramat, bo to było jego... Jest to dramat, panie pośle, i co do faktów, to nawet nie ma co podejmować dyskusji. Natomiast nikłe to usprawiedliwienie, ale wczoraj doszło do takiego spotkania przedstawicieli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, bo między innymi był pan Borrell na tym spotkaniu i sam stwierdził, że gaz w ostatnim roku zdrożał 5-6-krotnie. To nie jest żadna tajemnica. Zgadza się. Tak, zgadza się. Zdrożał w Europie, ale u nas najwięcej zdrożał gaz, dlatego że myśmy po prostu nierozsądnie postępowali, dlatego że mieliśmy umowy długoterminowe i za cenę pokazania naszej niezależności energetycznej, oczywiście niezależność energetyczna powinna być, jest potrzebna i powinniśmy wszystko robić, żeby się uniezależnić. Natomiast przejście na zakupy spotowe w tym momencie czy rok wcześniej spowodowało to, że dzisiaj mamy ceny giełdowe, nieprzewidywalne ceny. Oczywiście one mogą być niższe, ale w tym momencie są bardzo wysokie. Natomiast ceny długoterminowe są korzystniejsze i jeszcze jeżeli one były odnoszone do ceny ropy naftowej z ostatnich trzech kwartałów poprzedniego roku, więc to było korzystne i Polska, pomimo że te zakontraktowane ceny gazu były wyższe, to jednak Polska na tym mogła skorzystać. To na momencie zawiesimy naszą rozmowę. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Niemiec, będziemy rozmawiali o sytuacji, jaka jest dzisiaj wokół Ukrainy, sytuacji, jaka jest na Białorusi, a więc praktycznie zbiorąc wzdłuż naszej granicy, ale także wzdłuż granicy Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest chyba najtrudniejszy czas od 1989 roku dla całej wspólnoty Zachodu, dla NATO, dla Unii Europejskiej. Bardzo, bardzo intensywne działania wojsk rosyjskich, wskazujące na możliwość inwazji na Ukrainę, coraz większe gromadzenie wojsk wzdłuż granicy ukraińskiej na Białorusi, trwające rosyjskie manewry. To wszystko powoduje, że
jest absolutna konieczność. Na szczęście nikt nie ma co do tego wątpliwości. Zwarcia szeregów, wspólnego działania, solidarności międzynarodowej. Po pierwsze z Ukrainą, po drugie solidarności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w ramach Unii Europejskiej. I tak właśnie staramy się działać. Uczestniczę aktywnie, reprezentując Polskę w ramach tych działań dyplomatycznych poprzez spotkania z panem prezydentem Joe Bidenem i innymi przywódcami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, poprzez spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, z którym odbyliśmy bardzo, bardzo długą rozmowę tutaj u nas w Polsce, w Wiśle, omawiając całą sytuację, poprzez spotkania, które odbyłem w czasie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, jako tak zwaną dyplomację olimpijską, ale także poprzez wczorajsze spotkania w Brukseli, gdzie sprawa Ukrainy odgrywała zupełnie zasadnicze znaczenie i bezpieczeństwa Polski w moich rozmowach z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, z przewodniczącą Komisji Europejskiej, a także z przewodniczącym Rady Europejskiej. Proszę Państwa, jedność i jeszcze raz jedność, potrzeba wygaszenia wszystkich konfliktów, potrzeba zwarcia szeregów, to jest to, co dominuje w tych rozmowach. Wszyscy są świadomi, że NATO nie może dać się podzielić, że Unia Europejska nie może dać się podzielić, że nie możemy dać się rozgrywać w tej sytuacji, że musimy wszyscy stać przy Ukrainie, wspierać ją w tym momencie na różne sposoby, poprzez wsparcie sprzętowe, infrastrukturalne, jeżeli chodzi o kwestie militarne, ale także poprzez wsparcie finansowe, że potrzebne nam jest przygotowanie pakietu sankcji wobec Rosji na wypadek, gdyby dokonała ataku na Ukrainę. Sankcji, które będą rzeczywiście bardzo mocno odczuwalne, sankcji, które będą dotkliwe. Pracuje się nad tym w Komisji Europejskiej, współpracują w tym szefowie rządów. Ja także uczestniczę w tym procesie. O tym wczoraj rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią van der Leyen, ale rozmawialiśmy także o złożonym przeze mnie projekcie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, który ma doprowadzić do zakończenia sporu pomiędzy Warszawą a Brukselą. Mam nadzieję, że ten projekt, ten spór zakończy. Widziałem wczoraj optymizm w rozmowie i w tonie przewodniczącej Komisji Europejskiej. Powiedziała, że cieszy się, że złożenia tego projektu, że to z całą pewnością jest krok we właściwym kierunku. Omówiliśmy ten projekt ogólnie. Mam nadzieję, że dalej negocjatorzy rządowi doprowadzą ostatecznie do zamknięcia tematu, zawarcia porozumienia, przede wszystkim uruchomienia środków z Europejskiego Planu Odbudowy dla Polski i że będzie możliwe po pierwsze skorzystanie z tych środków, po drugie zamknięcie sporów, które są